żeby podziękować Panu Bogu, że On to zrobił, że to Matka Boża zrobiła, dlatego że tak naprawdę ta modlitwa, dzieło modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego nie ma swojego założyciela w sensie takim ścisłym. Tu wiemy, że ta idea narodziła się w Fatimie. Istniała jakiś czas w błękitnej armii Matki Bożej. Paweł Milczarek w Londynie w katedrze znalazł modlitwę z duchu adopcją. Opublikował ją w rycerze niepokalanej i Straż Pokoleń przy Kościele Paulinów mówią: To dla nas, my to chcemy robić, my to chcemy promować. I te początki były skromne był 87 rok, 2 lutego, pierwsza, yy, pierwsze przyrzeczenie duchowej adopcji, kilkanaście osób. Ale to Pan Bóg sprawił, że bez wielkich pieniędzy, czy żadnych pieniędzy, ubogimi środkami, bez yy, reklamy, mediów, nawet bez zwracania się do księży biskupów o jakieś patronat czy błogosławieństwo, ludzie jeden drugiemu przekazywał. Jest taka modlitwa. Bezinteresowna. Za jedno nienarodzone dziecko, o którym Pan Bóg wie, że jego życie zagrożone jest aborcją. I to wszystko. To tak powoli, z ust do ust, z serca do serca, jeden drugiemu przekazywał. Później e, te osoby, które dotknięte, poruszone łaską modlitwy za nienarodzonego człowieka, angażowali się coraz więcej. Nie tylko sama straż po kolei, ale również różne środowiska, duszpasterstwa, a przede wszystkim zaczęła się wyodrębniać grupa, później to nazwaliśmy naszymi animatorami, którzy szli do księży, do parafii, mówiąc o takiej modlitwie, którzy w rodzinach znajomym w duszpasterstwa przekazywali. I tak przez te 30 lat ta modlitwa jest znana prawie wszystkim w Polsce. Księża zwyczajni wierzący ją znają, jak i również w środowiskach polonijnych, w duszpasterstwach misyjnych, ale również przez naszych animatorów została zaniesiona właściwie na krańce świata, dlatego że co roku mamy dwa razy rekolekcje dla animatorów do adopcji i przyjeżdżają i z Niemiec, i z Holandii, Przyjechali bez Ukrainy, bo tam mamy swoich ludzi z Moskwy, z Dalekiego Wschodu, z Węgier, z Chorwacji, prawie wszędzie. Z Australii pani Wanda Skoworońska na tamtym rejonie dzia działa. Są Filipiny, Wietnam, wyspy Pacyfiku. No, rzecz niesamowita, to, to Bóg robił. Również przez to, że przez pielgrzymów, którzy szli na jasną górę, w czasie pielgrzymek, był ten temat poruszany, były na trasie przyrzeczenia, eee, powstał centralny ośrodek duchowej adopcji. Ja pamiętam, już wtedy pracowałem w Warszawie, widziałem tych ludzi zapalonych i nie można się było przebić. Ja wysłałem listy do pielgrzymów z tą inicjatywą, że można się podjąć modlitwy duchowej adopcji. I rezultaty były mizerne. Dopiero kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II w sposób uroczysty dał błogosławieństwo na ręce Szczepana Kośnika. Jak gdyby niebo się otwarło. I to Pan Bóg sprawiał, żeśmy spotykali ludzi, którzy chcieli to robić, prawie że zupełnie przypadkowo. Nawet na ulicy. Taki przypadek wspomnianej Pani Wandy Skowrońskiej. Wiesia Kowalska, nasza animatorka, spotkała ją na ulicy. I ze zwykłej rozmowy zrodził się apostoł życia. To jest ten fenomen, który dla mnie jest powodem dziękczynienia Panu Bogu, że w sposób bardzo skromny, ubogi, to Bóg sprawił, że tośmy zrobili. Ta modlitwa, myślę, więcej daje tym, Którzy się podjęli tej modlitwy, czyli odmawiania dziesiątka różańca i tej codziennej modlitwy, ewentualnie podjąć jakieś dobrowolne umartwienia, niż tylko ratuje życie nienarodzonych. Aczkolwiek nie mamy wątpliwości, że rzeczywiście ta modlitwa ratuje życie nienarodzonych. Nie tylko w kluczu takim, że to Bóg jest dawcą życia, bo my modlimy się za dziecko, które Bóg zna. My go poznamy w wieczności. Nie wiemy, kim jest, gdzie się urodzi. To dzieło Pana Boga, bo Bóg jest dawcą życia. I na pewno, jeżeli ktoś modli się o uratowanie ludzkiego życia, Bóg w to wejdzie, da tą łaskę. Ale są również świadectwa osób, które mówią: Nie wiem, co się stało, że ja zmieniłam decyzję i nie wycofałam się z aborcji. Nie wiem, co się stało. Gdzieś ktoś musiał się za mnie modlić. To bardzo wiele osób. Mówi, ktoś musiał się za mnie modlić, bo ja już byłem zdecydowany z żoną iść na zabieg, na aborcję. I to są te rzeczy niesamowite, które pokazują, że rzeczywiście ta modlitwa ratuje życie. Dwa, że osoby modlące się zmieniają swoje życie. Ta modlitwa wraca do nich. Bardzo często bardzo wielu młodych ludzi, szczególnie na pielgrzymkach, podjęło się modlitwę drugiej adopcji. Chłopcy, dziewczęta, narzeczeni. To jest oczywiste, że jeżeli młodzi ludzie zakochani, idący do małżeństwa, zaczną się modlić za jakieś obce, nienarodzone dziecko, żeby mogło przeżyć, to inaczej własne potraktują. Jeżeli małżonkowie podejmą się modlitwy za nienarodzone dzieci, to ta modlitwa zmieni ich relacje małżeńskie. Bo jeszcze jedna więź wspólna modlitwa bezinteresowna inne myślenie na temat wychowania dzieci priorytetów wychowawczych. Jeżeli tej, tej modlitwy podejmują się osoby starsze, które czasami czują się na bocznicy życia, proszę księdza, ja to już teraz, kiedyś to były konie po betonie, a teraz to bocznica. I on nie mów tak, dla Pana Boga nie jest za późno. Twoje życie ma sens, również w starości, w cierpieniu. Możesz ofiarować swoje cierpienie, chociaż Bóg niczego nie potrzebuje, ale skoro ono jest, to Panie, wykorzystaj moje życie, zbawiaj tych ludzi, ratuj, ratuj to życie. I wiele osób mówi, wie Ksiądz, znowu chce mi się żyć. Mam nie, mam nie tylko wnuki, ale mam duchowe dzieci. To jest też coś, co mnie księdzu czy zakonnicy. Jedna siostra mówi: Wiesz, ojciec? Ja już mam tyle dzieci. Te najstarsze mają po 20 lat. Ja o nich myślę, gdzie są, jak żyją, jak się mi układa. Ponieważ w tej modlitwie jest modlitwa za rodziców i o szczęśliwe i prawe życie po urodzeniu tego dziecka. I to po urodzeniu. Jest ważne, ponieważ jeżeli ja sobie pomyślę, ileś tam dzieci wymodliłem, one gdzieś żyją, to ja chciałbym, żeby były szczęśliwe, bo czuję się duchowym ojcem. Tym bardziej, że na zakonnika mówią ojciec, nie? Ojcze Stanisławie. Pierwsze to podjąć taką decyzję. Od dzisiaj chcę rozpocząć modlitwę duchowej adopcji. Można to zrobić w sposób uroczysty, w czasie mszy świętej, w czasie uroczystego przyrzeczenia. Można to zrobić prywatnie, odczytując sobie tekst przyrzeczenia, a można to zrobić swoimi słowami. Panie Boże, od dzisiaj chcę się modlić za jednego nienarodzonego człowieka i będzie ważne. Można to zrobić w sposób uroczysty, ze świecami, zapalając światło, liturgię pewną, oprawę bogatą robić, ale bardzo często kiedy jeżdżę z obrazem od parafii do parafii, to mówię o tej modlitwie. Bądźcie pomocnikami Maryi. Małe dzieci proszą matka, duże się pytają, czy w czym ci mogę pomóc. No więc pomóc jej ratować nienarodzonych. Ta modlitwa to jest dziesiątego różańca. Taka codzienna modlitwa. Panie, Panie u Zastaniec Twojej Matki Maryi oraz Zastaniec Świętego Józefa Człowieka z Zawierzenia, który opiekował się Tobą po, po urodzeniu, proszę Cię w tego nienarodzonego dziecka, którego duchowo adoptowałem, Daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które samą przeznaczyłeś. Amen. I, i, I to jest wszystko. Można do tego dołożyć jakieś dodatkowe umartwienie, choć dodatkową modlitwę. Y, dziewięć miesięcy szybko minie. A zasada jest prosta, bo ludzie boją się, że zapomną, co to będzie, jak ja ominę ten dzień modlitwy. Prosta rzecz. Zapomniałeś dzisiaj, przedłuż o ten zapomniany dzień. Zapomniałeś kilka razy, bo byłeś na wyjeździe, jakaś, jakieś afery, problemy, trzy dni opuściłeś. Dołożysz do tych dziewięciu miesięcy trzy dni i będzie ok. Pierwszy raz mi wyszło 11 miesięcy, tyle no opuszczałem. Nie mogłem się jakoś wdać. Później przychodzi nie? ta świadomość, że modlę się. O życie o jakiegoś nierodzonego dziecka. Niekiedy ludzie nawet czasami przesadzają, bo się pytają: A jak ja przerwę modlitwę, to dziecko się nie narodzi? No, no, to nie jest magia, to nie jest to Bóg dawcą życia. Ja natomiast chcę wymodlić życie temu człowiekowi, które Bóg mu daje, a rodzice tego przekażą lub nie przekażą. Dlatego jest powód, by dziękować, że to gdzieś poszło i to sprawił Bóg. Ona jest przetłumaczona na wszystkie języki, nawet. Takie azjatyckie, na Madagaskarze, w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, Togo, Samoa, Wietnam, Filipiny. W tej chwili taki, taki huragan duchowej adopcji to jest na, w Azji Wschodniej. Tam mamy dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy w to wchodzą. I to tak Pan Bóg zrobił. W Chorwacji jeden z naszych ojców się tym zajmuje, ale również mamy animatorkę w Mediugorie, która tam pielgrzymom mówi o duchowej adopcji, zaprasza do duchowej adopcji. Także jest powód, by dziękować Bogu i dać światło tym wszystkim, którzy się modlą, tej szarej piechocie, która strzela te dziesiątki różańcowe w intencji narodzenia życia, że ich marsz za życiem i ten duchowe uczestnictwo w tym daje błogosławione owoce. My chcemy teraz z modlitwy powoli przechodzić do działania. Wiele ludzi pytają, co teraz? No jest pomaganie samotnym matkom. Angażuj się, żeby inni weszli w duchową adopcję. nieść dobrą nowinę. Że jest miłosierdzie również dla tych osób, które mają na sumieniu grzech aborcji i cierpią z poczucia winy, nosząc tak zwany syndrom polaborcyjny. I to jest duży potencjał, dlatego chcemy z racji 30 lat tych ludzi skrzyknąć, zaprosić na Jasną Górę w roku jubileuszu koronacji Jasnogórskiego, żeby byli duchowym darem. Cielesnym, bo sami przyjadą i duchowym darem, bo przyniosą, dar modlitwy za Dlatego w sobotę 2 września chcemy od 10 zacząć taki blok dziękczynno zawierzający to dzieło o macy Najświętszej. Zacznijmy od 10, o 12 .00. uroczysta suma, ksiądz biskup Jan Woltrowa poprowadzi. Od 15 do 15 przerwa, żeby coś ludzie przegryźli, i od 15 do 19 cały blok, żeby te wszystkie rzeczy przerobić, oddać Maryi. I dlaczego pielgrzymka? Dlatego, że to tak jak z czytelnikami niedzieli czy ze słuchaczami Radia Maria, każdy słucha indywidualnie, osobno. Natomiast kiedy się skrzykną, to już jest wspólnota, to już jest rzeczywistość. Jaką stanowi Kościół. I ja wiem, że setki tysięcy ludzi modlą się w Polsce i spoza granicami, i chcemy tych ludzi właśnie skrzyknąć, zaprosić, uruchomić, żeby w roku jubileuszu przybyli na Jasną Górę. To jest jedna z wielu pielgrzymek, które przyniosą tu duchowe dary na Jasną Górę. Natomiast specyficzna, bo realizujemy jasnoludzkie śluby narodu, obronę życia nienarodzonych i ten dar chcemy zanieść, duchowe, modlitwy za nienarodzone dzieci, ale również podziękować, że to Bóg poprowadził, dać świadectwa, żeby ludzie mogli usłyszeć, że ta modlitwa jakiegoś Szarego Kowalskiego czy pani Ani Wyszyńskiej czy kogoś jeszcze innego powoduje, że Bóg uruchomił przez ręce Maryi ogromne Zasoby błogosławieństwa, które chcemy świadczyć i za które chcemy Bogu dziękować. Więc to jest ten moment, że chcemy złożyć dziękczynienie Matce Najświętszej u tronu jej, Wszechmogącemu Panu, dziękować i pokazać, że to Bóg robił. Ani nie ojciec Stanisław, ani nie Wiesia Kowalska, ani niewielu innych naszych animatorów cudownych, to spodobało się Panu Bogu, by w sposób bardzo prosty, ubogi. Czasami taki nawet bezradny. Bóg mógł to prowadzić. Zrobić również to dziękczynienie byłoby kulminacją w Eucharystii. Później byłaby przerwa i byłoby zawierzenie, zawierzenie Maryi. Ponieważ hasłem tej pielgrzymki z Maryją w w czas niepokoju i zamętu. Rzeczywistość, w której żyje człowiek, małżeństwa, rodziny, są bardzo specyficzne. Jest dużo zamętu, to znaczy sprzecznych różnych informacji, teorii. Dużo niepokoju, które się w sercu rodzi. Dla mnie to jest taki może naiwny przykład, ale rzucający światło. Jeżeli ja wiem, że przy remizie we wsi się biją, to ja wiem, co robić. Albo idę się z nimi bić, Albo szeroko ich obejść. Natomiast jak jest zamęt, to ja naprawdę nie wiem, co robić. W zamęcie jestem bezradny. To tak jak we mgle. W zamęt. Za, zasiać zamęt w sercu. Z tego zamętu rodzi się niepokój. Co dalej? Jak z tego wyjść? Ta Te sytuacja zamętu, to jest ojczyzna nasza. Co się dzieje w wymiarze politycznym, społecznym. To jest rodzina polska. Gdzie jest duży zamęt. Te pewne rzeczy, które były jasne, klarowne, pewne, w kluczu chrześcijańskim, już takie pewne nie są. Dla młodego pokolenia, dla, dla wielu dzieci, wnuków żyją zupełnie w innych wartościach. Gdzieś pogubiły się. Nie? Dlaczego się pogubiły? No bo weszły w zamęt. W ciemność. Wielu rodziców ma ogromny niepokój. Mówią to o tym w konfesjonale. Proszę księdza, dobrze dzieci wychowałem. Co się stało? One odeszły od Boga. Przecież daliśmy im wszystko, co najlepsze. Oni żyją bez ślubu. Takich problemów bardzo bolesnych jest bardzo dużo. Problem nieposzanowania życia osób starszych, brak miłości, jakaś taka brutalizacja życia. To są wszystkie, wszystkie znamiona, w których żyjemy, ta atmosfera, w którą żyjemy. Jakie jest wyjście z zamętu? Światło dać. We dać światło. To światło spowoduje, że znajdę kierunek. Ja jeszcze nie mam rozwiązanego problemu, ale ja już wiem, w którą stronę iść. Dla nas wszystkich to jest jasna góra. To jest to światełko, o którym nawet wrogowie mówili, że dopóki to światełko nie zgaśnie, to Polaków się nie, nie, nie wybije. Dla mnie, w moim prywatnym życiu również, nie ma wątpliwości, że to Maryja jest tym światełkiem. Ona prowadzi do światła, ale nie zasłania sobą, bo jest ikona, czyli jest jak Brama do, do nieba. dlatego to doświadczenie Polski, kiedy Polacy zawierzali od króla y, Kazimierza poprzez Wyszyńskiego, poprzez inne zawierzenia, poprzez y, to, co papież robił. To są wszystko rzeczy, które pokazują jasno, że w czasie zamętu i niepokoju Maryja daje światło, a ludzie, którzy byś jadą, ja ich zapraszam. Wszystkich, którzy się podjęli duchowej adopcji, którzy się nie podjęli, z znajomych, nieznajomych, idźcie do księdza, zróbcie autokar, busik, samochodem, pociągiem, jedź ze mną, modli się przecież za adopcję. Chodzi o to, żeby tych ludzi ukierunkować w stronę Maryi, i pierwszy krok to rzucić światło na zamęt. Drugi krok to dać odpowiedź, tę, którą niesie Jezus Chrystus. Dać przekaz ewangeliczny, kerygmat przepowiedzieć, że są rzeczy ważniejsze, że to wszystko ma sens, że Bóg nie stracił panowania nad łodzią Kościoła, że Maria nie wyrzekła się dzieci, nawet jak one się jej wyrzekły. To są wszystko rzeczy bardzo konkretne i takie zawierzenie, nie tylko przez odczytanie aktu zawierzenia, jakiejś formuły przyjętej, ale przez jak gdyby kroki dotyczące zawierzenia małżeństw. Zawierzenie rodziców, zawierzenie dzieci, zawierzenie wnuków, zawierzenie problemów, kiedy się małżeństwa rozwalają, kiedy dzieci odeszły od Boga. Te sytuacje, które są dla ludzi trudne, niech one tu na jasnej górze zostaną wypowiedziane, i w to miejsce wprowadzone światło wiary, które daje odpowiedź, że i cierpienie ma sens, i śmierć jest dobrym rozwiązaniem. Bo, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby żył 150 lat, był coraz bardziej niedołężny, chory, dwa worki nosił, bo już sobie nie radzi mój organizm. Nie? Śmierć też jest dobra. Natomiast my żyjemy w strachu. Diabeł nas trzyma w lęku. Przed śmiercią, przed tym, że zmarnuje życie, że przegram, że nie wyjdzie. I teraz ko, 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 do kogo ja ich zaprowadzę? Do Maryi. I dlatego chcemy zrobić tą pielgrzymkę w tym sensie. Zapraszamy sobota. 2 września z Marią w czas niepokoju i zamętu na dziękczynienie, na zawierzenie i na przebłaganie, ponieważ na końcu chcemy również, tak jak w Wielkiej Pokucie, przebłagać Boga z ustami Marii, również ją zapraszając, by nas jak dzieci podprowadzała. by już bardziej szczegółowo niż w czasie wielkiej pokuty problem grzechu przeciwko życiu przerobić. Chcemy z tych, którzy przyjadą na Jasną Górę uczynić apostołów życia i apostołów dobrej nowiny, że wszystkie grzechy Bóg przebacza, że Jego miłosierdzie jest również dla tych, którzy popełnili grzech aborcji, że mogą im zawieść to opracowanie, które właśnie animatorzy zrobili dzięki kobietom, które powiedziały jak z tego wychodziły. Jak przebaczyć sobie, przebaczyć osobie, która mnie pchnęła do tego, na, nawiązać nową relację z dzieckiem, które jest w niebie. Ile masz dzieci? Dwoje. Nie, masz troje. Jedno w niebie, dwa na ziemi. Nadać imię temu dziecku, wejść w, w relację macierzyńską, ojcowską, bo to jest bardzo duży problem nieuznania tego dziecka. Przecież ono jest. Nawet jeżeli nie żyło na ziemi. No i tak ci matko, ojcze, podziękuję, że ma życie w Bogu. A tak by go w ogóle nie było. Więcej mogą wziąć niedzielę do ręki <noise> i poczytać, nie? Mogą wejść na stronę internetową Żywa Korona Maryi, i tam będzie więcej materiału mogą młodzież na te portale społecznościowe Facebooka czy inne rzeczy też tam znajdą informacje. Chodzi o to, że ktoś, kto wie, że w tym czasie na Jasnej Górze jest pielgrzymka dziękczynna i zawierzenia i ekspiacji, przecież może to swoimi słowami powiedzieć. Ja chcę w tym uczestniczyć, bo ja się modlę duchowo adopcją. I Pan Bóg na pewno... Nie poskąpi łaski i Maria wymodli, może nawet więcej, większe doświadczenia niż ci, tym, którzy tu przyjadą, bo tamci niosą krzyż. Są bardziej podobni do jej syna ukrzyżowanego. Ludzie starzy, chorzy, cierpiący. A to, że się modlą bezinteresownie o życie nienarodzonego, no to tym więcej Panu Bogu i Marii oddając czci i chwały. Także serdecznie zapraszam.